Empik Go prezentuje Projekt Fandomówka ma pokazać każdy globalny uniwersum z perspektywy zaangażowanego fana, który przy okazji jest twórcą i badaczem, a odkleja się od formy naukowego bełkotu czy suchego wywiadu. No, i kwintesencja to są dorośli, którzy jarają się dziełami popkultury, szukają w nich wartości uniwersalnych, jednocześnie pielęgnując tę zajawkę często od młodzieńczych lat. Ja nazywam się Aleksandra Woźniak i zapraszam Cię do podcastu Fandomówka. Wyobraźcie sobie, że siedzicie w pięknym sadzie. Z daleka dochodzi Was wspaniała melodia, która okazuje się. Być jinglem pewnego podcastu. Zaczyna się rozmowa, którą słyszycie, i rozsiadacie się wygodnie, słuchając opowieści pewnego mędrca, którego imię brzmi Piotr, a jest to Piotr Markiewicz. Witaj, Piotrze. Witaj, Olu, witam wszystkich. A widzisz, tak mógł piesie zaczynać nie jeden scenariusz gry RPG, a Piotr. Coś o tym wie, ponieważ jest redaktorem portalu y, Fantazy Ostatnia Tawerna, Jest też wieloletnim graczem y, oraz mistrzem gry takich herpegów jak Dungeon and Dragons, The Witcher, Agonia, Słowianie, Mistrz Baśni, One Ring, i jest też prowadzącym bohatowskich spotkań y, z planszówkami. Wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza, nic nie pomyliłam. Mam też jedno przemiłe ogłoszenie parafialne, mianowicie nasz podcast zyskał wspaniałych patronów medialnych, i tutaj z tej strony wymienić muszę portal Ostatnia Tawerna oraz szuflada .net. Bardzo Wam dziękujemy, a Was zapraszam do słuchania. Dungeon and Dragons to jest fabularna gra RPG, która polega na wcielaniu się w jakąś postać, którą sobie trochę wymyślimy sami, ale będziemy korzystali z pewnych narzuconych ramek które są jednocześnie dość sztywne, ale mam wrażenie, że dość elastyczne jednocześnie. To jest ciekawy paradoks, o którym sobie pogadamy. Ale to co chyba w Dungeons and Dragons jest najważniejsze i w ogóle w tej formie RPG, to to, że nie chodzi tutaj tylko o wykonywanie pewnych czynności i takie mechaniczne y, odgrywanie tej swojej postaci, ale też zaangażowanie się w odgrywanie tej postaci, włącznie z jakimiś cechami yy, y, y, w sposobie mowy, czasami w sposobie poruszania się, to jest niezwykłe. No tak, jak najbardziej. Jeżeli chcemy naprawdę dobrze się bawić przy Dungeons Dragons, musimy z pewnością. Zaangażować się w tą postać. Jeżeli będziemy tylko po prostu turlać kośćmi, gdzie wypadają nam wyniki, wychodzi nam, czy pokonaliśmy danego potwora, czy nie, czy też udało nam się na przykład, nie wiem, kogoś, no trochę może to być nudne. Będzie to bardziej jak typowa planszówka. Nie mówię oczywiście, że planszówki są nudne, ale to jest po prostu inny rodzaj rozgrywki. Dostajemy postać, tworzymy ją i chcemy nadać jej jakieś cechy charakteru, które wyróżniałyby ich spośród innych graczy. Na przykład grając ze swoimi kolegami, każdy z nas będzie kim Czymś innym. Jak będziemy wszyscy turlać kośćmi, to trochę nie za bardzo, by to chyba wyglądało tak, jakbyśmy chcieli. No właśnie, a jak tworzy się taką postać? To jest całe misterium tworzenia tej postaci. Przede wszystkim dostajemy kartę postaci. Na karcie mamy określone już cechy takie jak zręczność, siłę, inteligencję, ale też poboczne, takie jak na przykład chociażby zrozumienie zwierząt, czy medycyna, jak, jak, w jaki sposób znamy się na tym. Zaczynamy od tego, co oferuje nam podręcznik, czyli w pierwszej kolejności wybieramy sobie rasę, jedną z kilku fantastycznych ras, a nawet z kilkunastu, no bo to już zależy od tego, jak bardzo chcemy się dobrze bawić, jak bardzo chcemy się zaangażować ponieważ mamy podstawowe rasy, które znajdziemy w podręczniku, to jest człowiek, elf, półelf, krasnolud, półork, ale są też rasy specjalne, dodatkowe, tworzone, jak chociażby giganci czy huanti, które z połączeniem człowieka z wężem, powiedzmy. No i zaczynamy od tego. Następnie wybieramy mu cechę charakteru. Natomiast jeśli chodzi o jego statystyki, na to rzucamy kośćmi. Przypisujemy wyniki do, do danej umiejętności, do danej cechy, a następnie z tego wyliczamy sobie dopiero umiejętność i na podstawie tego będziemy grać. W najnowszej edycji, czyli w piątej, dochodzi nam także możliwość wybierania właśnie tych cech charakteru, które będą nas określać. Takie jak na przykład nasze wady, nasze zalety. Możemy to wymyślić oczywiście sami, na przykład, że moją wadą będzie to, że moja postać za bardzo lubi alkohol. Przykładowo. Ale mamy też podpowiedź z podręcznika, jeżeli nie mamy swojego pomysłu lub jeszcze nie wiemy do końca o co chodzi, która sugeruje nam, co możemy dla naszej postaci wybrać. No tak, i potem te cechy, które sobie wybierzemy, tak? czy te wady, czy te umiejętności, one potem będą wpływały na dalszą rozgrywkę. Tak? Za każdym razem będziemy musieli rzucać kością, żeby sprawdzić, czy udało nam się zastosować tę umiejętność dobrze, to jest dobry trop, czy niekoniecznie tak będzie? To znaczy, tak i nie, powiedzmy. Przede wszystkim, jeżeli chodzi na przykład, zaczynamy kogoś atakować. Potrzebne nam jest, jesteśmy elfem ucznikiem, którego sobie wybraliśmy, potrzebujemy trafić z łuku, Przeciwnika, więc rzucamy kośćmi na zręczność, na to, czy w ogóle go trafimy. Następnie rzucamy kośćmi na to, jak mocne obrażenia mu zadaliśmy, czyli ile życia mu po prostu zabierzemy w tym momencie. Natomiast cech charakteru, o których mówiliśmy, na nie kośćmi nie rzucamy. Odgrywamy je sami. Czyli jeżeli już wspomniane pijaństwo wchodzi w grę, więc na przykład nasza postać zobaczy alkohol, nie będzie mogła się od niego oderwać i pójdzie pić zamiast walczyć. Ale oczywiście nie musimy tego robić. Rzutkości mi jest tu obowiązkowy na to, czy trafimy, czy nie. Natomiast te cechy charakteru nie są obowiązkowe. Za to nikt nam nic nie, nie zrobi, że, że nie odgrywamy w ten sposób. Ale jeśli to zrobimy, to zyskamy dodatkowe jakby punkty. To się na chwilę obecną nazywa inspiracja, która pozwoli nam do, na dodatkowy rzutkości mi i wybranie wyższego wyniku dzięki temu, jak odgrywamy postać. A dodatkowo nasz mistrz gry, czyli prowadzący, może dać nam jeszcze jakieś bonusy, e, wynikające właśnie z tego tego, że dobrze odgrywamy naszą postać. No tak, to w ogóle odgrywanie tej postaci w taki specyficzny sposób, taki bardzo zaangażowany, jest chyba o tyle ważne, że ja nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, gdzie grając na przykład z czterema czy z pięcioma osobami, jakaś jedna pojedyncza osoba byłaby bardzo niezaangażowana, a cała reszta odgrywałaby te postaci z dużym zaangażowaniem, albo odwrotnie, to by bardzo psuło rozgrywkę. To jest trochę tak, jakbyśmy grali w heroesów i nagle by się okazało, że jakaś jedna z naszych postaci, na przykład diabeł, w sumie nie ma nic diabelskiego w sobie i mówi do nas cienkim głosem o jakichś miłych rzeczach. Tak? To jedyne porównanie, w zasadzie którego mogę tutaj użyć. No tak, można by to tak ująć. Chociaż oczywiście może się zdarzyć, że w grupie jest jedna osoba, która jest mniej zainteresowana i faktycznie lubi tylko. Turlać sobie no Co kto lubi, tak, no, to, to, jest, to jest jego wybór. Czy wpłynie to mocno na grę, to zależy, ile osób też gramy. Jeżeli, tak jak mówiłaś, graczy jest powiedzmy czterech i ta jedna osoba mniej się udziela i praktycznie jest tylko takim wsparciem, bardziej jak NPC, który chodzi za nami i tylko pomaga nam walczyć, czyli wyjmuje miecz i, i sieka wrogów i to jest cała jego gra, może się i tak zdarzyć. Bo, bo dlaczego nie? No, Reszta grupy nadal może się dobrze bawić, jeżeli oczywiście ten, ten jeden gracz nie zacznie marudzić, że, ej, no chodźmy, już zróbmy coś, bo mi się nudzi. Tak? No, jeżeli będzie siedział po prostu sobie grzecznie i robił tylko swoje, no to jest jego wybór. Nikt, nikt nie będzie go tutaj mógł zmusić, no ale wiadomo. Dungeons and Dragons to gra wyobraźni i chcemy w niej odgrywać swoją postać. Chcemy wczuć się przenieść do innego świata, chcemy się przenieść do Fejrunu poznać ten świat, pobawić się z przyjaciółmi, no i na tym to polega. No właśnie, a taka, czy w takim razie mniej zaangażowane granie będzie dobre na przykład dla kogoś, kto gra po raz pierwszy, czy raczej rekomendowałbyś właśnie takie oddanie się totalnie tej rozgrywce i właśnie takie trochę nawet przegięcie może z tą postacią, żeby lepiej się wczuć? Co zagwarantuje lepszą imersję? Lepiej jest obserwować tych doświadczonych graczy, którzy tak fajnie właśnie odgrywają, czy może właśnie spróbować samemu? Według mnie samemu. Lepiej samemu spróbować wejść w tą grę, zobaczyć, jak to wygląda, na czym to polega, zobaczyć, czy ta gra w ogóle przypada nam do gustu, czy jesteśmy w stanie reagować na to, co dzieje się wokół naszej postaci, próbować sobie wyobrazić, co ja bym zrobił, lub, no, jeżeli na przykład nasza, nasz bohater nie musi mieć tych samych charakteru, co my na przykład. Ty możesz być, wiadomo, dobrą dziewczyną, ale wybrałaś sobie Totalnie niemiłą kobietę, która po prostu na każdego będzie wrogo patrzeć, wyzywać go od najgorszych, i spróbujesz się w ten sposób wczuć w tę postać, być kimś innym niż jesteś w życiu e, rzeczywistym. Ale możesz też bardziej dopasować to, to do siebie i spróbować to odegrać przy stole. No. To teraz pokazuje mi jeszcze bardziej, jak duże jest podobieństwo między właśnie takim graniem w grę RPG, a na przykład LARPem. To jest jedna z takich rzeczy, która moim zdaniem bardzo łączy te dwie dziedziny, bo i tu, i tu odgrywamy jakąś postać. Oczywiście te różnice nie są tak subtelne, też wiadomo, to są dwa zupełnie różne światy, ale trochę się nie dziwię, że niektórzy ludzie porównują te dwie, te dwie rzeczy. No nie sposób nie porównywać LARPA z, z, z Dungeons and Dragons, czy z, w ogóle z innymi RPG-ami, No przecież w wielu przypadkach LARPy oparte są nawet na, na podstawie gier fabularnych. Co zresztą wiesz, też tam mamy elfów, orków, łuki, miecze, rycerzy i tak dalej. Dostajemy zresztą questy, podobnie jak w grach fabularnych czy no grach komputerowych RPG, które no w sumie wywodzą się przecież właśnie z tych gier papierowych. No właśnie, bo gdyby nie Dungeon and Dragons i cała w ogóle rzesza tych różnych tytułów, to nie mielibyśmy współczesnych gier wideo. Ho. No cóż. Na dobrze. pewno są tacy, którzy by się kompletnie z tym nie zgodzili, ale myślę, że są też takie osoby, które mogłyby, mogłyby przytaknąć, a w której ty jesteś w grupie. Trudno powiedzieć. Powiedzmy, może tak, są gry, które są przecież kultowe, są totalnymi hitami. Na przestrzeni lat jest to Baldur's Gate, Icewind Dale, Neverwinter Nights. No to są takie przykłady, które powstały przecież na podstawie Dungeons and Dragons. Są promowane przez Wizard of the Coast. Mamy w niej dokładnie te same rasy, dokładnie te same lokacje. Możemy nawet spotkać bohaterów, których znamy z podręczników. Zostało to stworzone właśnie na, na podstawie podręczników. Na Natomiast ogólnie co do gier RPG, no pewnie byłoby ciężej twórcom stworzyć, komputerowych RPG byłoby twórcom ciężej stworzyć, gdyby, gdyby właśnie nie papierowe. RPG, no ale powiedzmy sobie szczerze: Dungeons and Dragons też powstał z czegoś. Tutaj oczywiście zaczerpnięto wiele z twórczości Tolkiena, z Lovecrafta, no ale także z mitologii, czy to polskiej, czy skandynawskiej, gdzie mamy wiele tych samych potworów, czy, czy bogów, półbogów. No wiadomo, rasy, które, które pojawiają się w, w światach fantazy, też są zaczerpnięte skądś indziej. Chociaż tutaj um, sami twórcy twierdzili, że na Tolkienie aż tak bardzo się nie wzorowali, e, choć znajdziemy też mnóstwo tych e, podobieństw. A przy okazji zastąpiono chociażby hobbita niziołkiem, bo prawa autorskie nie pozwoliły na to, żeby w Dungeons and Dragons znaleźli się hobbici. Mamy więc Niziołków, mamy też balora, który jest po prostu odpowiednikiem baleroga. Mm -hmm. znaczy, w ogóle mam takie wrażenie, że w, tym, w tych wszystkich światach fantazy i w bardzo wielu dziełach, bo może tak generalizować, że we wszystkich to, to nie wypada najzwyczajniej w świecie, ale te motywy właśnie zaczerpnięte z Tolkiena czy z Lovecrafta, one są... One są wszędzie, chociażby dlatego, że z kolei one, te dzieła, opierają się też na istniejących mitologiach, prawda? Więc jakby nie sposób znaj znajdować te referencje w innych miejscach. A po prostu dostrzegam, że w tym właśnie Dungeon and Dragons i w wielu grach, w które ja przynajmniej miałam okazję grać, no to tego było naprawdę dużo, ale też dawało mi trochę jakby od razu ten próg wejścia był niższy, bo ja znając pewne mechaniki, pewne mechanizmy, pewne postaci, miałam trochę takie wrażenie, że już jestem zaznajomiona chociaż trochę z tym klimatem. No tak, to prawda, to się zgadza. Zresztą tworząc postać, wiele osób opiera je właśnie na postaciach znanych z książek. Ja nie oszukuję tutaj. Zwykle gram Elfem Łucznikiem i wzoruję go po prostu na Legolasie. W wielu przypadkach. Ostatnio grałem też nieumarłą kobietą łowczynią, którym z kolei zaczerpnąłem z World of Warcraft, która była odpowiednikiem Lady Sylvanas. I wiele na pewno osób tworzy te postaci na, na podobieństwie. Nawet grając ostatnio w Witchera, gdzie też wybrałem sobie a po prostu kocham elfy, który już tym razem nie jest typowym legolasem, ale nadal uku. Mam kolegę krasnoluda, z którym momentami odgrywamy scenki typu legolas i gimli, więc no tutaj wiadomo, że jest ten ten wpływ i na graczy i pewnie na samych mistrzów gry, którzy tworząc przygody również często opierają się na stworzonych światach, wcześniej w książkach. Na... To ja pamiętam, że jak graliśmy, zresztą y, drodzy słuchacze, my graliśmy z Piotrem po raz pierwszy właśnie razem w Dungeon and Dragons. Tak, Sto w... wprowadzałem cię do tak, gry. Tak, tak, tak. Piotr wprowadzał mnie do gry i właśnie stąd było to pytanie o to całe misterium wprowadzania, bo ja to m, bardzo dobrze pamiętam. I pamiętam też, że ja wybierając swoją postać, a to była y, półogrzyca, y, która była łowcą i która miała umiejętność rozmawiania ze zwierzętami, jakby ja... To, co mną ukierowało, to trochę to, żeby właśnie ta postać była jak najbardziej od czapy, mówiąc brzydko, i żeby była jak najbardziej skomplikowana i jak najdalsza właśnie tym postaciom, które z reguły wybierałam w jakichś grach, bo mm, ja zawsze jako pierwszy wybór to zawsze pada na jakiegoś barbarzyńcę, który lata po prostu z mieczem i, i, i raczej daleko mi do łowcy jakiegoś takiego skradankowego y, stylu gry, i jakby czułam tutaj wyzwanie. Y, często się tak zdarza, że właśnie gracze wybierają jakby. Totalnie w opozycji coś do, do grania, czy raczej właśnie podążają tym schematem wybierania czegoś podobnego? Czy to jest, to jest pewnie pytanie, na które odpowiesz mi, że jest tyle odpowiedzi, ile graczy? No dokładnie, dokładnie, bo każdy gracz sam wybiera sobie, jak chce grać. Pewnie zaawansowani gracze zwykle bardziej starają się wymyśleć coś niestandardowego, coś zupełnie oryginalnego, czego jeszcze nie było, czym mogą zaskoczyć i siebie, i mistrza gry. Natomiast gracze rozpoczynający dopiero swoją przygodę m, zwykle ułatwiają sobie w ten sposób, że tworzą właśnie postać na podstawie znanej im już e, jakiegoś znanego jakiegoś bohatera. A powiedz mi, a czym różnią się od siebie poszczególne edycje Dungeons and Dragons, bo jest ich bardzo dużo. Tak, wiadomo Dungeons and Dragons powstało w 1974 roku i przez kolejne lata ewoluowało. Um, Pierwszą podstawową różnicą jest tu sama mechanika. Chociażby w wersji, w której grałem, czyli 3.0, to była wersja, w, której, w którą ja rozpoczynałem grę była karta postaci znacznie bardziej skomplikowana. Było więcej rzutów, dochodziły takie cechy jak wytrwałość, refleks, z których zrezygnowano na przykład w piątej edycji, żeby ułatwić trochę tą rozgrywkę, żeby ona była bardziej płynna, bo faktycznie w 3.0, później w 3.5 tych rzutów było mnóstwo. Jeżeli mieliśmy mnóstwo, dużo graczy przy stole, to ta rozgrywka, kiedy toczyła się walka, no trwała dość długo. Mieliśmy jeden drugi, trzeci, żeby w ogóle cokolwiek zdziałać. Zrezygnowano z tego na rzecz czy właśnie większej płynności. W zamian za to piątej edycji chociażby dołożono wspomniane już cechy charakteru, za które możemy dostawać inspiracje, które również jest nowością, czego nie mieliśmy chociażby właśnie w omawianej już trójce. Poza tym różni się nam świat. Świat ewoluuje. Jesteśmy w Fejrunie, znaczy to jest główna kraina, bo tych krain jest tam naprawdę wiele. Są plany astralne, w które też możemy się dostać, ale powiedzmy skupmy się na razie na, na Fejrunie. Wspomniane już miasta takie jak Neverwinter czy Wrota Baldura, w nich też zachodzą zmiany. Mamy nowych władców, bo przecież starzy, skoro są ludźmi, to umierają, te lata się toczą. Aktualnie w rozgrywce, którą, w której z kolei jestem graczem, której prowadzi mój kolega Daniel. On wprowadza nam wydarzenia z, błękitnego, z roku błękitnego ognia, które właśnie były opisane, no bo te, te lata po prostu toczą się, więc twórcy no, też pozwalają nam poznawać ten świat, co się wydarzyło dalej. Jesteśmy w jakimś momencie, pojawiają się nowe postacie, bogowie czasem umierają, rodzą się nowi, więc ten świat cały czas się zmienia. A ile trwa taka rozgrywka? Bo ja gdzieś słyszałam, że są nawet jakieś takie, że padają też rekordy, że rozgrywka potrafi trwać nie tyle kilka godzin, ale nawet kilka dni albo kilka tygodni. Nie zderzyło ci się kiedyś grać tak długo w, jedno, w jeden scenariusz? Kurs of Strat, który grałem właśnie z Danielem, który prowadził nam grę, graliśmy ponad dwa lata i nie skończyliśmy tej przygody. Przygoda, na no akurat zostaliśmy w takim momencie, gdzie większość tych postaci umarło, ale część jeszcze żyje i jest możliwość powrócenia do niej. Nie zakończyliśmy jej, nie, nie przegraliśmy wszyscy, tudzież nie pokonaliśmy e, głównego przeciwnika, więc tutaj może się toczyć latami po prostu taka rozgrywka. Tylko no też, żeby ktoś nie miał wyobrażenia, że się ktoś nie zasiadamy i przez lata siedzimy oczywiście. E, przychodzimy do gry na sesję w zależności od tego, ile mamy czasu, to możemy poświęcić na to dwie godziny, możemy poświęcić pięć. Pamiętam w któregoś Sylwestra zdaje się graliśmy chyba siedem Godzin, nawet, więc więc trochę to może trwać, ale to oczywiście zależy od tego, ile mamy czasu, ile chcemy poświęcić. W po jakim czasie czujemy też jakieś zmęczenie, bo no możemy też poczuć jakieś, jakieś znużenie, że chcemy odpocząć trochę, żeby nam się też ta gra nie znudziła. Kampania naprawdę może trwać różnie, bo tak naprawdę po pierwszej przygodzie mogą nam wszyscy bohaterowie umrzeć i właściwie kończymy, tak? Raczej w pierwszym po pierwsze, mnie nie uda nam się osiągnąć zamierzonych celów, więc no, to jest raczej mało prawdopodobne, żebyśmy od razu zakończyli. A na kim spoczywa odpowiedzialność, żeby mm, cały czas, żeby ta rozgrywka była taka płynna? Czy mistrz gry musi pamiętać, co się wydarzyło, na jakim etapie kończymy, wprowadza nas pono ponownie w, te, w tę całą rozgrywkę? Czy, to, czy gracze też mogą jakoś wziąć w tym udział? Odpowiedzialność tutaj spoczywa zarówno na mistrzu gry, jak i na graczach. Wiadomo, mistrz gry prowadzi, on jest całym światem. Ona nam opisuje świat, jest wszystkimi bohaterami niezależnymi, których spotkamy. Musi ich odegrać, ma wszystkie potwory do swojej dyspozycji. On wie, czy pada deszcz, czy świeci słońce, czy jest noc, czy dzień. On to wszystko musi pamiętać, natomiast gracze bardziej skupiają się w tym momencie na swoich postaciach. Na tym, co postać już zrobiła, co chce osiągnąć dalej, co posiada, czego nie ma. Powiedzmy, że gdzieś tam zdobył jakiś sztylet czy klucz do jakiejś tam drzwi. Który... No to trzeba robić notatki w trakcie. Oczywiście. Do Dungeons and Dragons nie pochodzi bez kartki i ołówka, no, Jest potrzebna nam zazwyczaj kartka graczowi. Potrzebna jest kartka ołówek, no i kości, chociaż kości zawsze może e, pożyczyć. No i wiadomo, chipsy dla mistrza gry, bo bez tego się też nie przychodzi. A za to są dodatkowe punkty, punkty obżarstwa. Nie, ale zawsze miłe słowo od GMA i może przychylniejsze spojrzenie. Chociaż nie, mistrz gry jest zazwyczaj się zawsze powinien być obiektywny, um, nie faworyzować tutaj żadnego gracza, chociaż wiadomo, może mu przyznawać jakieś dodatkowe punkty za to, że bardzo dobrze odgrywa swoją, swoją postać. Um, warto też, jeśli mistrz gry na przykład zastosuje to, że zapyta swoich graczy, co się działo na poprzedniej sesji, żeby oni sobie przypomnieli na przykład, um, jakich zadań się chcieli podjąć, z kim już rozmawiali, co komu obiecali, dokąd zmierzają, no. To też jest to warto sobie przypomnieć, zwłaszcza jeśli gramy w dużym odstępie czasu, bo po miesiącu może nam się co nieco zatrzeć, a jeżeli sesja trwa faktycznie przez kilka lat, to możemy już dawno zapomnieć, że na początku, kiedy zaczynaliśmy lata temu, obiecaliśmy tam jakiemuś panu, że młodnajdziemy córkę. Oczywiście możemy nie odnajdywać tej córki, no, możemy to pominąć, ale miło jest, jeżeli pamiętamy złożone obietnice. No właśnie, bo gry wideo mają to do siebie, że nie raz karają za niezrobienie jakiegoś questa. Chociaż też nie zawsze te questy poboczne z reguły po prostu dają, są jakąś taką wartością dodaną, coś można znaleźć, coś można jakąś fajną umiejętność albo, albo jakiś artefakt dzięki temu zdobyć. Czy w Dungeon and Dragons też jest taka mechanika, która gwarantuje nam jakieś dodatkowe, powiedzmy, jakieś bonusy w zamian za zrobienie? Robienie tych zadań, czy to jest po prostu kwestia wykonywania poleceń mistrza gry? Nie, oczywiście, że dostajemy za to przede wszystkim punkty doświadczenia. Na podstawie punktów doświadczenia nasza postać będzie awansować na wyższe poziomy, a dzięki temu stanie się coraz mocniejsza i będzie w stanie pokonać silniejszych przeciwników. Przy okazji możemy zyskać szacunek, tudzież pomoc od osoby, dla której wykonujemy dane zadanie, że w przyszłości ona nam pomoże, a być może będzie też miała dla nas złoto, którym wynagrodzi nasze starania, za które będziemy mogli sobie kupić lepsze przedmioty. A może będzie miała już jakiś magiczny artefakt, który nam ofiaruje w zamian. W zamian za pomoc. Natomiast y, też ciekawie jest to, że czekają nas często konsekwencje fabularne. Może nie są one jakieś tam bardzo drastyczne, też, chociaż to też wszystko zależy, no ale powiedzmy, że nie wykonałaś zadania, które ci powierzył, że jakiś pan. Porwano mu córkę, ty tej córki nie szukałaś, y, dopiero przypomniało ci się o niej po latach, idziesz na miejsce, gdzie ona powinna być, a ona już niestety nie żyje w tym momencie. No, jeżeli czuwasz się w swoją postać, to może być ci przykro, tak, no, zapomniałem o tym zadaniu, nie zrobiłem go i przeze mnie ta osoba w tej chwili no, zmarła, a jej ojcu z pewnością no, nie będzie wesoło z tego powodu, tak, więc jakaś konsekwencja będzie w tym momencie. No tak, to też ta konsekwencja w dużej mierze będzie zależała od poziomu imersji, tak, na jaki mi się udało, udało dostać, tak, czy, czy, czy zechce odegrać swoją postacią, ten żal po tej porwanej córce i to wcale nie jest nawiązanie do słynnego filmu pod tytułem Uprowadzona, Właśnie, bo ty też miałeś doświadczenia z byciem mistrzem gry. To nie jest tak, że tylko, że tylko grywasz jako gracz, ale też przewodzisz jakby tym, tym rozgrywką. Jesteś w stanie odpowiedzieć na takie pytanie, co wolisz? Wolisz być mistrzem gry, czy wolisz grać? Oba zadania są bardzo ciekawe. Lubię wczuwać się w moją postać, tą konkretną, lubię ją odgrywać, starać się, żeby ona była jak najbardziej realistyczna, żeby inni gracze. Widzieli o czym ma wyobraźni mojego elfa łucznika czy kogokolwiek innego. Natomiast lubię też być mistrzem gry, prowadzić świat i przede wszystkim widzieć, że gracze, którzy ze mną są przy stole, dobrze się bawią, że sprawia im to frajdę, że no śmieją się, tak, czy, czy, czy przejmują tym, co, co aktualnie dzieje się w naszym wymyślonym świecie. A w jaki sposób mistrz gry może wpłynąć na tych graczy? No poza tym, że będzie ich prowadził w, w Poprawny, dobry, fajny sposób wprowadzić ich w klimat, ale masz jakieś takie swoje sposoby na to, żeby ewentualnie pobudzić graczy, którzy nie do końca może są zaangażowani? Wiadomo, staram się przy, przede wszystkim wymyślić jakąś ciekawą przygodę. Chociaż to też. Niekoniecznie jest tak, bo jest wiele przygód już stworzonych. Podręczniki są gotowe, tudzież przygody możemy sobie znaleźć i poprowadzić je zgodnie ze scenariuszem, chociaż nadal będziemy potrzebowali być elastyczni, bo nigdy nie wiesz, co zrobi gracz. Przykład. Kiedyś jeszcze na początku prowadząc grę, wymyśliłem sobie, że gracze będą mieli do wyboru, że pójdą w ścieżkę, ścieżką w prawo albo pójdą w lewo, a przed nimi jest skała. Więc co wy zrobili? Wyjęli linę i zaczęli się wspinać. <laughs> Ale zrobili ci psikusa, co ty już sobie coś wymyśliłeś? Chciałeś być cwany na to. Tak, i w tym momencie ja muszę wymyślać, co się będzie działo, jak oni się tam wejdą na tą, na tą skałę, na tą górę, co tam się wydarzy. Oczywiście możemy też wpływać, starając się nawiązać jakoś do konkretnej postaci. Na przykład znamy historię, no, ponieważ tworząc postać, tworzymy też dla niej jakąś historię, kim była, czym się zajmowała w przeszłości, dlaczego aktualnie jest w drużynie, czego właściwie szuka. Przykładowo... Недавно Niedawno... Prowadzonej przeze mnie kampanii. Jeden z graczy wymyślił sobie, że jego siostrę zabiliorkowi i on chce się na nich zemścić. Więc żeby go w jakiś sposób pobudzić, podrzucałem mu ślady, gdzie tych orków może konkretnie znaleźć, gdzie ich o od... że właśnie, żeby mógł się dokonać tej swojej zemsty, żeby chciał bardziej współpracować. Chociaż grał świetnie, nie mogę, nie mogę tutaj mu zarzucić, że nie próbował odgrywać swojej postaci. Bardzo dobrze mu szło, ale wiadomo, dla każdego gracza można przygotować właśnie taki. Mini quest związany z jego konkretną historią, i wpływać na niego poprzez właśnie wprowadzanie, czy to postaci, którą znał wcześniej, czy miejsc, które zna z dzieciństwa swojej postaci, żeby jakoś chętniej właśnie reagował na to, co się dzieje. A to polega na implementowaniu do istniejącego scenariusza tych wszystkich elementów? Czy tak. to jest raczej wymyślenie od początku całego całości? Czy masz po prostu taką przestrzeń na to, żeby takie smaczki powrzucać? Bo przecież w gotowym scenariuszu tych miejsc może nie być. Oczywiście, że nie ma ich zazwyczaj. W gotowym scenariusz. Natomiast gotowy scenariusz nadal nie każe nam się sztywno trzymać ram, ponieważ twórcy też doskonale wiedzą, że gracze nie zawsze pójdą dokładnie w to miejsce, które oni chcą, żeby poszli. Więc trzeba być tutaj mocno elastycznym. Trzeba improwizować w, każdej, w każdym momencie. Dlatego zadanie mistrza gry nie jest łatwe, ponieważ no, nie wie, co się za chwilę wydarzy i musi umieć dostosować się do tego, co będzie się, co wymyślą gracze. Natomiast nadal, jeżeli bierzemy przygodę, mamy jakieś zamknięte ramy um, i Konkretny świat, jeżeli wspomniany kurs of strat, przechodzimy do świata, do planu do Ravenloft, i tam jest mnóstwo miejsc, w które można iść, w których są opisane, co konkretnie się wydarzy, natomiast nie można już wyjść jakby poza, poza barierę i, i dalej przejść, dopóki nie wykonamy odpowiednich oczywiście zadań. A zdążyło ci się grać kiedyś w scenariusz napisany od początku do końca przez jakiegoś gracza, taki nieoficjalny, to chyba tak można o tym powiedzieć? Oczywiście. E, takich scenariuszy znajdziemy darmowych, znajdziemy mnóstwo w internecie. E, one często są przygotowane ze względu na różnego rodzaju konkursy e, prowadzone właśnie przez twórców Dungeons and Dragons, tudzież wydawców. E, I te scenariusze są jak najbardziej dostępne. E, Niedawno grałem też w scenariusz stworzony przez Janka Sielickiego. Jest to chłopak, który współpracuje z wydawnictwem Dungeons and Dragons. Wydał oficjalną przygodę, zaczynającą się od kłopotów z goblinami. I właśnie tą przygodę prowadziłem, przy okazji recenzując, jak, jak ta przygoda będzie wyglądać, czy faktycznie fajnie się w nią gra i czy spodoba się graczom. A jakie, jakie tytuły inne powinni znać jeszcze wszyscy, którzy chcą się zaangażować w granie w gry RPG podobne do Dungeons and Dragons albo zupełnie inne? Naprawdę y, trudne pytanie mi w tej chwili zadajesz, ponieważ to wszystko zależy od tego, co preferują gracze, jaki świat chcą poznać. Wiadomo, że Dungeons and Dragons jest jednym z najpopularniejszych tytułów, natomiast drugim takim jest z pewnością Warhammer, o którym też z pewnością y, słyszeliśmy. Wszyscy, kolejnym jest Zefkatulu, mhm. również mamy tutaj, no ale tu. Mamy zupełnie inny świat, ponieważ w, w, w katulu nie mamy elfów, nie mamy mieczy, jest to zupełnie inny świat, inni przeciwnicy, inne lata, w których się to wszystko rozgrywa. Tworzono także mnóstwo RPG dostosowanych do e, filmów czy książek, które znam, bo przecież jest Star Wars, e, wyszedł nie tak dawno, m, dzięki Copernicus e, Witcher po, na podstawie Wiedźmina, e, Mamy tych tytułów mnóstwo. Więc... Są też Kryształy Czasu, to jest polski erpek. Tak, są Kryształy Czasu, oczywiście z polskich mamy też Słowian, gdzie wcielamy się w naszych przodków, z tym, że dajemy im kilku przeciwników z typu rusałki, syreny czy inne, więc to też zależy, bo możemy też na przykład się przenieść bardziej do świata cyberpunka, możemy walczyć w kosmosie na właśnie miecze świetlne we wspomnianym Star Wars, możemy brać udział, są przecież też kozacy, czy w stworzeniu praktycznie na podstawie ogólnie nieczem gdzie możemy zostać kolegą Wołodyjowskiego więc tych światów jest mnóstwo i właściwie możemy sobie dobrać to co nas w tej chwili interesuje i w takim świecie zagrać a jakbyś miał sobie tak pomyśleć Jaki RPG powinien jeszcze powstać, jaka gra powinna jeszcze powstać? Takie wiesz, twoja gra marzeń. Totalnie puszczamy, puszczamy wodze fantazji i wszystkie chwyty dozwolone. Ja też mam swoją grę marzeń, bo mam już Dungeons and Dragons. Jest też The One Ring stworzony na podstawie władcy pierścieni. Myślę, że w tej chwili. Nie ma takiego RPG, skoro już mówimy o tytułach filmowych, stworzonym w świecie Harry'ego Pottera. Chwilowo czegoś takiego nie ma. Natomiast bardzo bym chciał spróbować, zresztą tutaj ze względu też i na małżonkę, ale też sam jestem ciekawy tego świata. Jest RPG stworzony na podstawie dumy i uprzedzenia. O no proszę. Tak, gdzie, gdzie pewnie nie grałem, więc nie mogę opowiedzieć dokładnie, jak on wygląda. Natomiast z opisów wynika, że bardziej tu się nie skupiamy jako tak na przeciwnikach w postaci ogra atakującego nas, tylko właśnie na konwenansach, gdzie musimy dobrze wypaść na balu, gdzie naszą córkę musimy dobrze wydać za mąż, tak? Więc bardziej tutaj potrzebujemy jakichś dobrych rozmów ze swoimi, z innymi bohaterami, tak? I zdobywaniu ich życzliwości. Mm -hmm. A to jest bardzo ciekawe, bo mnie trudno jest myśleć o RPG, jakby o tym formacie, o takiej mechanice, w oderwaniu właśnie od tego fantastycznego świata. Że dla mnie, dla mnie w RPG po prostu ten genotyp totalnie składa się właśnie z Science Fiction, z fantastyki z jakichś takich motywów ponadnaturalnych, a to faktycznie mogłoby być bardzo ciekawe. Tak, jeżeli mamy już przygotowaną jakąś mechanikę, gdzie rzucamy kośćmi, to możemy rzucać na wszystko. Możemy rzucać na to, czy przekonamy postać przeciwną, czy, czy faktycznie nam zaufa. Możemy sprowadzić ją okłamać i zobaczyć, czy nam się to uda. Możemy sprowadzić ją okraść, więc dlaczego nie? Możemy zagrać w każdym świecie, zresztą są też różne fanowskie wydania, gdzie możemy zagrać praktycznie w świecie rzeczywistym, a ludzie bawią się chociażby w to, że tworzą Dungeons and Dragons, znaczy mechanikę z Dungeons and Dragons, biorą i biegają powiedzmy po Warszawie. To by się już chyba nazywało bardziej gra terenowa, ale kto wie, kto wie. No gra terenowa musimy chyba wyjść na zewnątrz, że tu siadamy przy stole, mamy mapę Warszawy i chodzimy po niej i Ach, wykonujemy no tak. jakieś zadania. Czyli tak bardziej palcem po mapie, ale, ale widzisz, to też miałoby sens. Piotrek, a jak długo ty już grasz w Dungeons Dragons i w ogóle w gry RPG? 150 lat? 200? Tyle to nie mam. Tak, wiem, że mówiłem, że czuję się elfem, ale. No właśnie, stąd to nawiązanie. A, złapałeś to. Tak, dokładnie. Um, wiesz co, zaczynałem jakieś 13 lat temu, tak myślę. Jeszcze byłem wówczas na studiach. Zaczynało się wszystko od tego, że pokochałem Neverwinter Nights, które grałem na komputerze, a także zawsze byłem wielkim fanem twórczości Tolkiena, więc chciałem spróbować dostać się do mniej więcej takiego świata. Później oczywiście przy Baldur's Gate Icewind Dale, przy czym dowiedziałem się dopiero później, no może to nie najlepiej tutaj świadczy o mnie, ale dopiero później się dowiedziałem, że jest to stworzone na podstawie właśnie Dungeons and Dragons, więc chciałem zagrać. Zaczynałem w ogóle pierwszą sesję, zagrałem jako gracz Warhammera. Ze znajomymi w Piotrkowie. Spodobało mi się. Następnie kupiłem trzy podręczniki do Dungeons and Dragons i nie mając zupełnie żadnego doświadczenia w temacie, wziąłem swoich dwóch najlepszych kolegów, których serdecznie pozdrawiam, i poprowadziłem im sesję. Ilość błędów, którą tam zrobiliśmy, nawet sobie nie wyobrażam, ale tak naprawdę. Dungeons and Dragons jest grą bardzo elastyczną, gdzie właściwie nie musimy sztywno trzymać się zasad. Gra sama nam mówi, że jest to jedynie podpowiedź, żebyśmy w jakiś sposób ograli te zasady, żeby one były spójne, a nie raz rzucam tak, a raz inaczej. Oczywiście są mistrzowie gry, którzy będą trzymać się zupełnie tego, co mamy w podręczniku i to też jest świetna rzecz, a inni będą stosować to bardziej elastycznie. Więc z moimi dwojmi, dwoma kumplami, którzy nie mogli wypomnieć mi błędów, oni też nigdy w życiu nie grali, Robiliśmy pierwszą kampanię, która później trwała bardzo długo. Dołączyli do nas potem też dołączył mój kolega, kolejny później dziewczyna, która później została moją małżonką. Więc to grono, grono graczy powiększało się. Wówczas stworzyłem przygodę zupełnie sam. Na podstawie no w jednej, z jednej strony pomysłów własnych, a drugie na podstawie kilku książek, z przy czym mniej znanych. Nie był to Władca Pierścieni czy Wiedźmin, tylko, tylko troszkę mniej znanych tytułów. No i tak prowadziłem im tą kampanię przez kilka lat. I co, masz cały czas taką stałą ekipę, czy to też się zmienia? Bo w tym świecie gracze podejrzewam, że jest. Dość dynamicznie, jeśli o to chodzi. Zmienia się. Oczywiście się zmienia też z tego względu, że tak jak mówię, to było 13 lat temu, kiedy jeszcze byliśmy na studiach, a też koledzy, wiadomo, teraz rozjechali się chociażby za, za pracą, więc zmienili te miejsca zamieszkania. Natomiast jest kilka osób, no, pierwszy jeden kolega, z którym grałem od samego początku, nadal jest w mojej drużynie i nadal gra ze mną. A moja małżonka również bardzo chętnie uczestniczy, uczestniczy w tych rozgrywkach. Natomiast reszta ekipu małżonka nie Przecież nieraz, na przykład, kolega, kiedy może to przyjedzie i zagra sobie po prostu epizodyczną, jakąś tam rolę swoim Krasnoludem odegra. Więc, więc to się tutaj zmienia. Natomiast osoby, z którymi się gra, z nimi ten kontakt się też utrzymuje i często się w jakiś sposób wraca. Nie grałem z tą przez kilka lat, ale teraz wracam i, i znowu zagramy jakąś nową kampanię. No właśnie, a jakby ktoś chciał dołączyć do takiego zespołu, do takiej gildii, nazwijmy to teraz, to co musi zrobić, żeby, takie, żeby takich ludzi jak, jak ty na przykład znaleźć wpisać w Google RPG sesja czy może są jakieś lepsze metody Kiedy ja zaczynałem nie było jeszcze tak powszechne Dungeons and Dragons nie było jeszcze takiego też może dostępu do internetu tudzież nie było for tak stworzonych jak teraz więc po prostu grałem tylko ze swoimi kumplami którzy wiedziałem, że też są fanami fantazy Chcieli grać, więc usiadliśmy i zaczęliśmy grać. Na chwilę obecną jest to dużo prostsze. Wspomniany już przeze mnie kilkakrotnie kolega Daniel prowadzi nawet grupę na Facebooku Panie i Panowie, zagrajmy w RPG, mhm. gdzie ludzie wrzucają po prostu, że jestem z Warszawy i chciałbym zagrać, szukam ekipy, czy jestem mistrzem gry, czy jestem początkującym graczem. Po prostu można w ten sposób znaleźć siebie i spróbować dołączyć do jakiejś drużyny, tudzież znaleźć drużynę, której poprowadzimy przygodę. Ja też mam trochę, trochę takie wrażenie, że bardzo dużo sklepów, z planszówkami albo w ogóle z jakimiś takimi, takie sklepy dla graczy też często bywają takimi hubami, gdzie można po prostu przyjść, zapytać o jakąś poradę. Sama parę razy kupując planszówki dla znajomych natrafiłam na jakieś ogłoszenie, także też drodzy słuchacze, jeśli macie ochotę na, na taką sesję, to rozejrzyjcie się po prostu po swojej okolicy, poszukajcie takich miejsc albo właśnie zajrzyjcie tam, gdzie Piotr Wam poleca. Oczywiście można poszukać, tak jak mówiłeś, wpisać po prostu do wujka Google, napisać sesja RPG i pewnie coś wyskoczy, ale tak jak mówię, na Facebooku to jest jedna ze stron, bo pewnie jest ich kilka jeszcze. Przecież no są też przecież grupy miast konkretnych, gdzie też pewnie znajdziemy, jeżeli wpiszemy, za założymy temat, w którym będziemy szukać jakichś innych graczy, to pewnie ich znajdziemy, tym bardziej, że na chwilę obecną też jest bardzo dużo programów, przez które możemy zagrać przez sieć w RPG, chociaż żeby Roll20, czy Tabletop Simulator, gdzie mikrofon, słuchawki i mamy planszę przed sobą. Chociaż osobiście bardziej lubię jednak spotkać się na żywo twarzą w twarz, poturlać tymi kośćmi w rzeczywistości, a nie wirtualnie. No tak, no, gdyby, gdyby nie ta pandemia, to pewnie by się tak nie rozhulały te wszystkie elektroniczne możliwości łączenia się z innymi ludźmi, ale właśnie to jak nie chcecie wychodzić z domu, to to jest też dobry pomysł, także googlajcie, googlajcie. Dobry jest też ten pomysł, jeżeli nasi gracze wyjechali i są teraz w innym mieście, to nadal możemy się z nimi spotkać. Mogą być nawet za granicą, a nadal możemy sobie wspólnie zagrać i kontynuować naszą przygodę. No właśnie, a propos jeszcze tych graczy i tego, jak dużo ich teraz jest, jak dużo jest w ogóle miejsc, gdzie, gdzie można się jednoczyć i w takim i tworzyć taki fandom, czy to lokalny, czy globalny. Jak myślisz, jaką rolę w tym, właśnie w tej popularności Dungeon and Dragons i w ogóle gier pełnią. Pełni trochę takie granie na emocjach tych graczy, bo jak mm, sobie tak przejrzymy niektóre, jakieś współczesne seriale, filmy, które nawiązują na przykład do lat 80., chociażby Stranger Things, to tam przecież ten Dungeon and Dragons jest niesłychanie ważny. I mm, czy na przykład w The Big Bang Theory, gdzie też jakby pojawiały się te gry RPG, ponieważ ja mam trochę takie wrażenie, i jakby możesz mnie poprawić, jeśli się mylę, ale to takie bycie nerdem współcześnie oznacza już trochę coś innego, niż bycie nerdem w latach 80., I, i wraca trochę moda na to, a przynajmniej wraca taka moda na mówienie o tym. Tak, to prawda. Wspomniane przez Ciebie już tytuły, czyli Stranger Things i Teoria Wielkiego Podrywu, bardzo mocno wpłynęły na rynek. Mamy w tej chwili bardzo dużo osób, które interesują się grami. Sam zresztą mam przykład, ponieważ córka mojego kolegi po obejrzeniu Stranger Things bardzo chciała zagrać, zobaczyć w co grali chłopaki w filmie. Więc poprosił mnie, żebym poprowadził dla nich taką, taką przygodę. Więc to jest na pewno to jeden z przykładów, których, których moglibyśmy odnaleźć tutaj mnóstwo. I tak jak mówisz, faktycznie kiedyś. Było to nerdzi, nerdowie, byli traktowani zupełnie inaczej. Te rozgrywki były toczone często gdzieś tam w piwnicach, gdzie spotykali się po cichu, żeby inni ich nie wyśmiewali, no bo A wiadomo, byli traktowani troszeczkę inaczej. Zresztą... Co nawet jest przytaczane w ogóle w tych dziełach, w tych serialach, o których rozmawiamy, tam przecież ten motyw wyśmiewania się z nerdów, niestety, ale, ale jest bardzo obecny. No bo tak to wyglądało. Znaczy, nie wiem, jak to w Polsce wyglądało. Tutaj to jeszcze bardziej było pewnie niszowe, ale w Ameryce z pewnością tak było, że, że, że te osoby były w jakiś tam sposób krytykowane. Zresztą tutaj wpływ też duży miały, miały mass media, które twierdziły, że są to satanistyczne obrzędy. Uważano to po prostu za, za jakąś herezję, tak? że, że, że te dzieciaki po prostu za chwilę zaczną czcić szatana ze względu na to, że, że grają w jakieś okultystyczne, dziwne gry. Tak? Co oczywiście nie jest prawdą, ponieważ Dungeons and Dragons bardzo mocno wyob pobudza wyobraźnię, rozwija kreatywność, więc dla młodych osób jest to wskazane, ale i starsi się potrafią przy tym świetnie bawić. Tak? A właśnie, a istnieją jakieś takie tytuły gier RPG, które poleciłbyś młodszym graczom? Nie mówię początkującym, ale myślę nawet o dzieciakach, które chciałyby, chciałyby zacząć. No chociażby wydany w Polsce nie tak dawno Mistrz Baśni, Jagodowy Las, gdzie. W... Wcielamy się w rolę krasnoludków, a, i faktycznie tam nie ma jakiejś przemocy. Bardziej jest to skupione na tym, żeby te dzieciaki nie tylko zachęcić do, do rozwijania swojej wyobraźni, ale jest też dużo liczenia czy dużo jakichś tam prostych zagadek logicznych, które właśnie też wpłyną odpowiednio na, na ich rozwój. A ta gra nadawałaby się na przykład do takiej gry rodzinnej, że rodzice też by się nie nudzili? Jak najbardziej. Ja prowadziłem, właśnie próbując, bo też miałem okazję, spróbować gry w mistrza gry, w mistrza baśni, przepraszam. Um, więc y, też mogą się przy tym na pewno starsi fajnie bawić, zwłaszcza jeżeli podejdą do tego z dzieciakami w odpowiedni sposób i, i spróbują wcielić się w takiego krasnoludka. Natomiast jeśli weźmiemy do takiej gry samych dorosłych, to nadal może być bardzo zabawnie. Ale. Troszeczkę pod, w inny sposób będziemy wówczas rozgrywać, próbować udawać te krasnoludki, którym nadamy jakieś śmieszne nazwy, i, i z których będziemy w bardziej żartobliwy sposób podchodzić do tego, jak będziemy krasnoludek będzie walczył z królem szczurów. tak? No, to wiesz, to mogłaby być bardzo epicka walka. Ja sobie to wyobrażam doskonale i myślę, że to by było super. No właśnie, a ta powracająca moda na RPG. Jako właśnie przy okazji tego Dungeon and Dragons pojawiającego się w Stranger Thingsach, czy tam w, tym, w, w teorii podrywu, wielkiego podrywu, przepraszam wszystkich fanów najserdeczniej na świecie. Czy myślisz, że właśnie to upraszczanie zasad i upraszczanie mechaniki, o której wspominaliśmy wcześniej, może być trochę spowodowane tym, że twórcy widząc to zainteresowanie, chcą sprawić, żeby te gry były zwyczajnie prostsze? Dla graczy początkujących, czy raczej to jest czymś innym spowodowane? Nie. Uproszczenie, czyli piąta edycja, weszła jeszcze zanim pojawiło się Stranger Things i zanim zrobił się taki troszkę większy boom, właśnie na, na RPG. To właściwie, tak. Najpierw powstało to, później mieliśmy Stranger Things, a W chwili obecnej w Polsce wreszcie wypuszczane jest ponownie polskie wydania, mm -hmm. które, które są tworzone przez wydawnictwo Rebel mm -hmm. i wydawane w Polsce niedawno wyszło Wybrzeże Mieczy, w którym możemy sobie poczytać historię tego miejsca. Planowany jest przeze mnie wspominany już, już Klątwa Sztrada, mhm. czyli przygoda, jedna z najpopularniejszych do D&D, która też pojawi się w języku polskim. Więc to upraszczanie raczej nie było związane z tym, że faktycznie jest więc, większe, więcej osób, które chcą grać. Mhm. Raczej z tym, że po prostu gra, twórcy, myślę, chcieli dać coś nowego dla tych, którzy grają już od lat. Mhm. Czyli ta prostsza mechanika, tak na dobrą sprawę, jest trochę efektem rozwijającego się świata i tego, żeby, żeby tytuł był bardziej przystępny też dla tych osób, które już mają pewne doświadczenia. Tak, myślę, że, że tutaj też wpłynęły może narzekanie niektórych graczy, że faktycznie, kiedy. No tych, tych, którzy grają już latami, że faktycznie momentami te rzuty kośćmi po raz enty. Kiedy mamy naprawdę więcej osób przy stole i, i wielu przeciwników na planszy, może być, może trochę zabijać tę zabawę. Więc twórcy chcieli pójść im właśnie naprzeciw, dać im coś, co upłynni tą rozgrywkę, co przy okazji wprowadzi, że faktycznie będziemy chcieli bardziej odgrywać swoją postać. A czy mechanika w różnych tytułach jest podobna, bo zawsze opiera się na kościach? Czy są jakieś gry, w których są jakieś elementy mechaniki, które mogą zaskoczyć takiego gracza, który grał na przykład tylko w Dungeons and Dragons? Kości są zawsze praktycznie w RPG, aczkolwiek stosujemy je różnie. W Dungeons and Dragons mamy cały zestaw od kości czterościennej poprzez dwudziestościenne, aż po k 100, mhm. gdzie, gdzie rzucamy procentowymi kośćmi na to, co tam wylosowaliśmy, czy coś takiego. Ale na przykład będzie to inna zasada niż w Warhammerze, gdzie w Dungeons and Dragons musimy wyrzucić jak najwyższy wynik na kości, natomiast w Warhammerze najlepiej jak najniższy, mhm. ponieważ jest to, jest to inna mechanika. W polskich słowianach, o których wspominałem, rzucamy kośćmi sześciościennymi głównie, gdzie, mm -hmm. gdzie ta reszta kości, no po jednej się czasem przyda, żeby wylosować, ewentualnie jakiś przedmiot, tudzież przeciwnika, który, który stanie nam na drodze. Natomiast używamy głównie tych kości, więc, więc one są zawsze obecne, tylko zależy czego potrzebujemy. Ale są też nieraz dodatkowe rzeczy, jak na przykład karty, których używamy w Westland, gdzie, gdzie po prostu w ten sposób zaczynamy naszą rozgrywkę, inicjatywę, że kto ma mhm. wyższą kartę, standardowa talia kart, gdzie AS będzie sprawiał, że będziemy mogli wykonać akcję przed naszym przeciwnikiem, czy w Savage Worlds, gdzie na początku mistrz gry rozdaje nam karty, które możemy wyłożyć w pewnym momencie, bo one mają opisaną rzecz, która w tym momencie się wydarzy i możemy po prostu reagować na to, co się dzieje. Mamy też różnego rodzaju żetony, które posłużą nam za to, że, że będziemy mogli coś wprowadzić do świata, które będziemy mogli wydać za to, że w tej chwili, no nie wiem, powiedzmy idziesz sobie ciemnym tunelem i wydajesz te żetony, że a, miałem szczęście i znalazłem pochodnię. Wydajesz to, w zamian za to, no, mistrz gry stwierdzi, czy faktycznie jest to możliwe, no bo powiedzmy nie wyskoczy ci w tym momencie, nie wiem, Smok, który będzie chciał z tobą współpracować i pomoże Ci wygrać grę. A ale, tak, ale ta pochodnia jest jak najbardziej możliwa, że ktoś ją tam upuścił, miałeś szczęście i ją znalazłaś. Tak? Teraz też tak trochę, trochę offowo, właśnie sobie od razu przypomniałam, jak podczas naszej rozgrywki jedna z naszych koleżanek, Ada, z którą w ogóle miałam tutaj przyjemność rozmawiać, zgasiła świeczkę. Właśnie ta pochodnia, tak mi to tak przypomniała o tej sytuacji bo że bardzo mi wtedy zaimponowała. No ale właśnie oprócz tych kości i oprócz tych żetonów i oprócz tych kart są jeszcze figurki. Tak. I niektórzy gracze samodzielnie malują te figurki. Oczywiście, że tak. Tworzą je, modelują od początku praktycznie. Kiedy zaczynaliśmy grać, nie używaliśmy jeszcze planszy, tudzież czasem jakichś kapsli, które miały pokazać, gdzie nasza postać stoi, ponieważ mm -hmm. w DD mamy na przykład coś takiego, przynajmniej w trzeciej edycji, było coś takiego jak flankowanie, czyli jeżeli stoimy z dwóch stron przeciwnika, zaskoczymy go z obu stron, to mamy przewagę nad nim, ponieważ jest mu się trudniej bronić. Tak? Więc, żeby ustawić te, te nasze postacie, Postaci, poza tym postaci mają też określoną ilość ruchu na rundę, tam powiedzmy 6 metrów czy 12, więc nie przejdziemy dalej, więc też ta, ta odległość jest tutaj ważna. Więc kiedy rozpoczynaliśmy, to były zwykłe jakieś tam kartki papieru, na których coś tam rysowaliśmy, tudzież jakimiś kapslami się poruszaliśmy. Natomiast później w miarę rozwoju znaleźliśmy chłopaka, który tworzył te figurki konkretnie pod nasz wygląd, czyli to jak chcieliśmy. Czyli jeżeli moja postać chciałem, żeby miała taki łuk i taki kaptur, to mu dawałem zdjęcie, że słuchaj, takie ma mieć włosy, takie to. I on tworzył na podstawie tego figurkę. Są osoby właśnie, które tworzą. Są też gotowe już do kupienia w różnych sklepach. Figurki, czy to już pomalowane, czy gotowe do malowania. Oczywiście do tego są też y, piękne plansze, laminowane, na których też markerami specjalnymi możemy sobie zaznaczać, no bo. Wiadomo, że za każdym razem będziemy w innym terenie walczyć, więc możemy też kupić figurki drzew, zamków i wielu innych rzeczy, które mogą nam się przydać na planszy, ale możemy je też samodzielnie narysować i jedynie za pomocą naszych figurach poruszać się po planszy. No, czyli taka gra wyobraźni, ale jednak nie do końca. Jest dużo dużo pomocy dla, dla tej wyobraźni, żeby sobie lepiej wyobrazić to, co się faktycznie przed nami dzieje, ale no to z tego, co mówisz wynika to, że trzeba bardzo uważnie na te plansze patrzeć, planować te wszystkie ruchy. Niemalże tak jakby się było naprawdę na jakimś polu bitwy, bo od tego bardzo dużo zależy. Znaczy, jest tutaj potrzebna strategia, którą też byś zastosowała na polu bitwy. Powiedzmy, chciałabyś najpierw pokonać silniejszego tudzież słabszego rywala, wyeliminować go, wiedzieć w którym miejscu, rzucić swoją kulę ognia, żeby zadała jak najwięcej obrażeń. Natomiast te wszystkie rzeczy są nam potrzebne w momencie walki. Natomiast wiele sesji, które rozegrałem, nie mają. Nawet przez chwilę nie, nie było walki w nich. Można często rozwiązać konflikt bez tego. Ucieczką chociażby mhm. można uciec. Dlaczego nie? Wiadomo, że w życiu normalnym, jeżeli no, w życiu normalnym nie spotkamy smoka, ale jeżeli w grze byś go spotkała i wiedziała że nie masz z nim szans, to raczej byś uciekała, a nie próbowała zginąć za wszelką cenę. Mhm. Są też różne inne sposoby, gdzie można na przykład w jakiś sposób oszukać tudzież zwerbować tego przeciwnika. Wiele rzeczy też jest po prostu przegadanych, opowiadanych, ponieważ tak jak wiemy, to są przede wszystkim opowieści i wyobraźnia, więc ta walka nie na każdej sesji musi się odbyć. Jeśli jest walka, no to faktycznie ta plansza i jakiś sposób poruszania się no jest potrzebny, żebyśmy wiedzieli, gdzie konkretnie jesteśmy, bo ciężko sobie nie tyle to wyobrazić samo pole bitwy, co po prostu wytłumaczyć, że słuchaj, ja się chcę przemieścić tam i tam, a wiesz co, tam stoi drzewo. No ja nie wiem, że tam stoi drzewo, a tak mam konkretnie, że w tym miejscu nie mogę być, no bo mi coś przeszkadza. A jest jakiś taki konkretny setting postaci, który albo ty szczególnie lubisz, albo szczególnie polecasz, albo fajnie się sprawdza. Wiesz, mam na myśli to jak w niektórych grach zwłaszcza takich strzelankach, kiedy tworzymy drużynę w jakimś e, takim systemie multiplayer. Fajnie jest, jeżeli ktoś jest healerem, czyli będzie nas leczył, ktoś jest tankiem, czyli będzie przyjmował większą ilość obrażeń i, i gdzieś tam te settingi jednak trochę istnieją. Czy w, tutaj w Dungeons and Dragons też jest coś takiego? Wszystko zależy od graczy. To oni dogadują się między sobą, kim chcą grać. Jeżeli uprą się powiedzmy, że wszyscy będziemy barbarzyńcami, to wszyscy będą barbarzyńcami i nikt na to nie wpłynie. Natomiast wielu graczy mając doświadczenie właśnie z gier komputerowych tworzy postaci po to, żeby coś wnieść do tej drużyny, żeby w jakiś sposób pomóc, więc mamy tego tanka barbarzyńca i mamy tego healera w postaci kapłana, który będzie leczył tą drużynę. No ale tak jak mówię, to jest już wszystko kwestia dogadania się osób przy stole. Mhm. Czyli teoretycznie scenariusz na nas tego nie wymusi. Czy w scenariuszu też mogą być jakieś sugestie dotyczące tego, która postać by się przydała, bądź nie? Nie, scenariusz nie wymusi na, nam, na nas tego, kim mamy konkretnie grać. W kilku scenariuszach jest co najwyżej zaznaczone, że jakiś typ charakteru na przykład nie odpowiada, bo na przykład nie możesz być złym w danym settingu z jakiegoś tam powodu. No to jeden oczywiście z przykładów. Ale zazwyczaj scenariusz jest elastyczny, pokazuje nam, co się będzie działo. A jeżeli my no, dobierzemy po prostu złe postacie, no to no, trudno, no, będziemy mieli pecha. No właśnie, a, a propos tych charakterów, jakie mamy do wyboru? Bo rozmawialiśmy o cechach i o umiejętnościach, ale o charakterycie jeszcze nie zapytałam. <gry> <gry> Pokrótce to jest dobry, neutralny i zły, natomiast one się z kolei dzielą na podtypy, powiedzmy, czyli jest praworządny, dobry, neutralny, dobry, e, chaotyczny, dobry, później tam mamy chaotyczny, neutralny, tak? praworządny, zły, e, więc te cechy charakteru jest ich, e, jest ich kilka, e, z których możemy sobie wybrać, natomiast to, czy się do niego dostosujemy, no to jest zależne tylko i wyłącznie od nas. Wiadomo, lepiej jest, jeżeli mamy obraną postać, chcę grać w ten i w ten sposób, dobrać jej odpowiedni charakter. Ale nadal, jeżeli Będziemy grali złym a zrobimy coś dobrego, no to mistrz gry też nam nie da za to po uszach, czy nie wyrzuci nas od stołu, bo nie zagrałeś tak. No inni gracze mogą nam no, zwrócić uwagę, słuchaj, no, ale ty jesteś, trochę to do ciebie nie pasuje. No ale nadal nikt nam tego nie zabroni. Nie, nie, nie wpłynie na nas. No gra, nie wiem, nie wybuchnie nagle i nie odrzuci nas, że nie zagrałeś tak i tak, no to nie wiem. Wracamy do jakiegoś momentu, masz to zrobić inaczej. Czy w trakcie rozgry rozgrywki można takie rzeczy zmieniać? Jeżeli gram sobie jakąś postacią, stwierdziłam, że jestem neutralna, dobra na przykład, ale jednak w trakcie rozgrywki stwierdziłam że bardziej będzie mi się opłacało, jeżeli będę złolem w tej drużynie. To czy mam prawo coś takiego zrobić? Czy muszę jakby do końca rozgrywki, mimo wszystko próbować i liczyć na to, że nikt z graczy nie zwróci mi na to uwagi? To też zależy od dogadania się przy stole, ale przeważnie jest taka możliwość, najlepiej jeżeli robisz, robisz to stopniowo i przechodzisz do tego charakteru zły, czyli jesteś dobra, zaczynasz od kradzieży cukierków ze sklepu i odebraniu dziecku lizaka, a kończysz na mordowaniu i paleniu wioski. No, ale to robisz stopniowo. Zazwyczaj nie zrobisz, że od razu nie pójdziesz palić tej wioski. No, chyba, że jesteś półorkiem, barbarzyńcą i po prostu ci coś odwali w głowie, to tak, to, to się może zdarzyć. Tak, też możesz grać postacią, która jest chora w jakiś sposób psychicznie i właściwie nie wiesz, jaki jest twój charakter, bo to też zależy od tego, co się wydarzy. Albo masz jakiś impuls, który sprawia, że się zmieniasz. No, nie wiem, powiedzmy, kiedy widzisz krew, nagle wpada w ciebie furia i nie panujesz nad sobą i idziesz i wyżynasz wszystkich, jak leci. Czy inni gracze? wiedzą o sobie nawzajem tyle samo, co ja podczas tworzenia swojej postaci? Jak, czy ja mam wgląd w to, jak zbudowane są inne postaci, czy to też jest kwestia tego, czy ja się z kimś dogadam, czy nie? Przede wszystkim um, ty znasz swoją historię i czy podzielisz się z nią, z innymi, zależy od ciebie. Czy chcesz się z nimi podzielić, czy nie. Um, wiele rzeczy też możecie sobie Powiedzieć, powiedzmy, przed rozgrywką, ale w trakcie gry udawać, że tego nie wiesz. Czyli na przykład e, powiedzmy, że mm, niech będzie tak. W jednej z naszych sesji moja postać była zakochana w postaci e, innej graczki. Czym utrzymywał to mój elf w tajemnicy? E, inni gracze. Wiedzieli to, powiedzmy, poza grą, ale w grze wszyscy udawali, że tego nie wiedzą, dopóki on sam tego nie przeczyta. No, to jest bardzo skomplikowane. Ja mam teraz takie wrażenie, jak sobie tutaj rozmawiamy, że Podczas takiej rozgrywki, czy to w Dungeons and Dragons, ale podejrzewam, że tak samo jest w innych grach, bardzo dużo zależy od relacji pomiędzy tymi graczami. I teraz zaczynam się zastanawiać, czy na przykład mm, takie rozgrywki, które dzieją się podczas dużych konwentów, na przykład na Pyrkonie albo na Komikonie, gdzie możemy usiąść do stołu z zupełnie obcymi osobami, muszą być dużo, dużo trudniejsze. E, tak, wówczas mamy wiele scenariuszy tak zwanych jednostrzałów, które możemy praktycznie ukończyć. W ten dany dzień, one są często e, fragmentem jakiegoś dłuższego scenariusza, który wprowadza nas, e, nas do świata, który daje nam jakiś tam wstęp, ale faktycznie na konwentach jest to trudniejsze, ponieważ e, no, mamy ograniczony czas. W którym musimy to rozegrać. Jest też duża liczba chętnych, którzy chcieliby spróbować swoich sił, przekonać się, czym to jest. Więc ten mistrz gry też musi w inny sposób próbować to rozegrać i pokazać, zachęcić tych graczy, żeby oni po godzinie nie stwierdzili, że on faktycznie grał na szybko i faktycznie nic z tego nie wynoszą. To ich nie zachęci w żaden sposób do rozgrywki, więc z pewnością jest to rzecz skomplikowana. Być może w takim razie jest to lepsza, lepszy pomysł na rozrywkę dla kogoś, kto już jest doświadczonym graczem, a nie dla kogoś, kto dopiero chciałby spróbować. Niekoniecznie. Doświadczeni gracze już wiedzą, na czym to polega, mają swoją drużynę, idą i grają. Natomiast na konwencie przychodzą osoby, które coś tam słyszały ze Stranger Things albo w ogóle patrzą na tą planszę i widzą, że fajne są figurki, więc ja chcę zobaczyć, co to jest i one siadają i tutaj zadaniem mistrza, gracza je, mistrza gry jest to, żeby przekonać je do tego, żeby one do tej gry wróciły, żeby chciały zmotywować swoich znajomych do tego, żeby zagrać, tudzież poszukać sobie grupy, z którą będą mogli grać na Stałe. A są jakieś mistrzostwa, jakieś rozgrywki, turnieje? Zakładam, że tak, ale chciałabym, żebyś nam więcej o tym opowiedział. Dungeons and Dragons. Mamy, mamy rozgrywki, które często są właśnie e, organizowane w różnych e, pubach z planszówkami, e, czy, czy w jakichś tam lokalach, e, gdzie faktycznie gracze często dostają już gotową postać, którą mają zagrać, w którą mają się wcielić. E, I tutaj rozgrywka polega na tym, e, że gracze mają wykonać swoje zadanie, powiedzmy, jak najszybciej, tudzież jak najlepiej, zabić, powiedzmy, jak najwięcej wrogów, jak najszybciej dostać się na, do skarbu, czy zdobyć jak największy skarb, ponieważ on tam będzie nam przepadał. Więc kto zdobędzie tego najwięcej, dana drużyna, ta po prostu wygrywa. Czyli takie rozgrywki są drużynowe, albo właśnie, czy istnieją w ogóle takie scenariusze, które są tylko dla jednej osoby, czyli tylko mistrz gry i ja? Też da się tak zagrać, chociaż byłoby to raczej skomplikowane na dłuższą metę. Znaczy, może po prostu nie tyle skomplikowane, co nudne. W wielu przygodach, w których brałem udział, które prowadziłem, jest tak, że mamy jakiś wątek poboczny, na przykład albo drużyna po prostu rozdzieliła się w jakimś momencie. Coś spowodowało, że ta jedna osoba zostaje w tym momencie sama i jestem w stanie zagrać z nią jedną sesję. W której ona faktycznie będzie sama, reszta drużyny też zagra osobno, i oni później spotkają się, żeby opowiedzieć sobie o tym, co się, co się w tej chwili wydarzyło. Na dłuższą metę nie wiem, czy ktoś by chciał grać po prostu tylko z mistrzem gry, gdzie nie miałby żadnego kolegi do, do wsparcia. Zresztą byłoby o wiele ciężej w trakcie rozgrywki pokonać wszystkich przeciwników. Trzeba by też było odpowiednio dopasować scenariusz, no ponieważ na jedną osobę no nie rzucimy hordy zombie. Jeżeli tak wskazuje scenariusz, no to. Trafi na nią, no i praktycznie jest bez szans w tym momencie. No ja właśnie mam wrażenie, że to jest jeszcze trochę taka niezagospodarowana nisza, że właśnie tak jak mówisz, musiałby powstać w zasadzie cały osobny scenariusz, cała mechanika musiałaby trochę zostać, nawet bardzo musiałaby zostać zmieniona, ale myślę, że to miałoby potencjał. Mamy też podręczniki dla gry w jedną osobę, bez mistrza gry. O, proszę, czyli można samemu, ja kontra gra, tak? Tak, ja kontra gra. Um, mamy tutaj po prostu. Zdanie, powiedzmy, opisaną jakąś tam historię i opisane, że robisz to czy to. Jeżeli robisz to, przejdź do strony tej i tej, przewracasz do tej strony i wiesz, co się w tym momencie wydarzyło, i masz następny wybór, gdzie po prostu przeskakujesz między tymi, tymi stronami i wybierasz, co się, co się będzie dalej działo. Tak? Czyli zwykle masz tam dwa wybory, czyli na przykład typowo idziesz w prawo, czy idziesz w lewo, albo wskakujesz do studni, czy wracasz, tak? walczysz, czy będziesz się skradać. I w zależności od tego, co wybierzesz, masz sobie przewinąć. Do strony wskazanej przez podręcznik, zobaczyć co się wydarzyło, bo może akurat zginęłaś i zaczęłaś od nowa. A czy to są. Y Podręczniki do gry w Dungeons Dragons albo w jakąkolwiek inną grę RPG? Czy to jest to samo co książka paragrafowa albo komiks paragrafowy, czy to są dwa zupełnie różne. To są po różne... książki paragrafowe odpowiednio stworzone do, do fabuły. Czyli na przykład nie tak dawno miałem, miałem okazję zobaczyć taką książkę do Katulu. Czyli jest to oparte konkretnie na mitologii Lovecrafta, na, na grze RPG, tylko że gram nim samemu. Mamy też tam, nieraz jest potrzebny nam ołówek czy kości, ponieważ też tam rzucamy, czyli nie jest to tylko paragrafowa, gdzie tylko przerzucamy strony, ale musimy też często rzucić kośćmi czy zapisać sobie zdobyty przedmiot, żeby później móc go użyć. No tak, bo są też takie komiksy, na przykład paragrafowe, które niekoniecznie mają formę gry, tylko bardziej taki. od nas zależy, jak potoczy się ta historia, ale co do zasady nie jest to gra po prostu. Po prostu mamy do wyboru kilka różnych rozwiązań, kilka różnych zakończeń. Ja próbowałam y, takie komiksy czytać, natomiast niestety za każdym razem strasznie mnie korciło, żeby po prostu przeglądać każde rozwiązanie jedno po drugim, bo byłam strasznie niecierpliwa. Może dlatego właśnie tak fantazjuję o tej jednoosobowej grze, y, RPG, bo może tak byłoby mi trochę łatwiej, gdyby coś narzuciło mi takie ramy i nie pozwoliło jakby w ten sposób przeglądać takiego komiksu. No pewnie tak, pewnie tak właśnie wraz z popularnością Dungeons and Dragons i właśnie wraz z tym że coraz częściej ono się pojawia ono się pojawia w różnych dziełach popkultury takiej bardziej współczesnej też coraz więcej osób przyznaje się do tego i Mówię to oczywiście z przekąsem, ale coraz więcej osób przyznaje się do tego, że, że gra w Dungeon and Dragons albo w ogóle w jakieś inne gry RPG, albo w planszówki, albo w ogóle przyznają się do tego, że, że są nerdami, nagle wychodzą z szafy. I takich osób jest bardzo dużo. I wśród takich osób jest chociażby Henry Cavill, który wcielił się nie tak dawno w rolę Wiedźmina. Bayou, ale myślę, że znasz dużo więcej ciekawych przykładów takich postaci. Oczywiście, że tak. Henry Cavill, zresztą, jest zapalonym graczem mojej ulubionej gry komputerowej, czyli World of Warcraft. Z tego, co sam opowiadał, niewiele brakło, a nie dostałby roli Geralta, ponieważ akurat grał i nie chciał odebrać telefonu, bo mu przeszkadzano. <laughs> Więc tutaj niewiele, niewiele brakło. Przykładem takiego zapalonego nerda jest przede wszystkim niestety nieżyjący, już Robin Williams, mm -hmm. który przyznawał się i do gry w D&D i w Warcrafta mogliśmy go tam spotkać i wiele innych rzeczy związanych właśnie z fantastyką. Z bardzo ciekawych postaci, z osób, które przyznają się też do gry, jest Vin Diesel, którego pewnie byś nie podejrzewała o to, że on siada uwielbia. przy stole. Szczerze mówiąc nie. Tak, że on siada przy stole i uwielbia grać. A przy okazji wciągnął do gry swojego kolegę Dwayna Johnsona, czyli kolejny przykład osoby, której nie, 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 po prostu nie wiązałaby z rpg oraz Judy Dench, którą też raczej nie pomyślałabyś, że ta pani siada z nimi do stołu i turla kości wciela się welfa czy kogoś takiego. Z takich bardziej uh, może postaci, które by się już tak kojarzyły, uh, to mamy tutaj Stephena Kinga, czy George'a Martina, którzy również są zapalonymi graczami wśród muzyków. Jest to chociażby Marilyn Manson, uh, czy Moby, więc uh, jest tutaj kilka osób, które przyznają się i bardzo chętnie grają. Zresztą uh, w teorii Wielkiego Podrywu widzieliśmy, jak grał i i to bynajmniej nie była tylko jego rola, on faktycznie lubi sobie pograć. Czy można w takim razie powiedzieć, że gry RPG są dla wszystkich? Oczywiście, że tak. Jeżeli tylko chcemy zagrać i jest to, e, jesteśmy chętni na to, to jak najbardziej możemy usiąść i zagrać. A tutaj też dam bardzo ciekawy przykład, e, opisywany nie tak dawno. E, pewien chłopak, zdaje się, że z Francji, chociaż tu nie jestem pewny, opisywał historię, w której przyciągnął do gry swoją babcię. Jego babcia chciała zobaczyć, w co gra wnuk, usiadła z nimi do stołu i bardzo świetnie odgrywała bodajże niziołka, przecież panią niziołka, która zresztą chodziła z gęsią. To była jej własna inwencja, naprawdę wcielała się w to. Często on tam opisywał, że dyrygowała drużyną, przeżywała to naprawdę emocjonalnie historia jest oczywiście dalej rozwinięta, no niestety babcia zmarła, A po jakimś czasie chłopak opisał tą historię i twórcy Dungeons and Dragons wciągnęli jej postać, jest to postać, którą możemy aktualnie spotkać w grze. Możemy po prostu spotkać tą, tego niziołka z gęsią, który gdzieś tam na jakimś planie będzie przemykał, jest ona wpisana do podręcznika, zarezerwowane powiedzmy jej to imię, które tam sobie wymyśliła. Zresztą to nie jest, to jest, to jest taki przykład, natomiast my sami Również możemy wprowadzić swoją postać do świata. Jeżeli opiszemy ją, damy jakiś powód twórcom, żeby oni ją wciągnęli, to jest to jak najbardziej możliwe. A znane są jeszcze jakieś inne przypadki takiego wciągnięcia postaci, którą ktoś sobie wymyślił do gry? Wiesz, co w tej chwili do głowy mi nic nie przychodzi, konkretnie jeśli chodzi o Dungeons and Dragons. Bardziej tutaj mógłbym porozmawiać o Warcraftie, ale to zdaje się temat na, na inną fandomówkę. Tak, na, na, na osobną rozmowę zupełnie. Ale wiesz, bardzo się cieszę, że, y, że, że taka konkluzja y, na koniec nam się pojawia, że to Dungeons and Dragons jest dla wszystkich i w ogóle, że gry RPG są dla wszystkich, bo myślę, że jest gro takich osób, które chciałyby zagrać, ale do końca nie wiedziały do tej pory, jak to, jak to zrobić a teraz mam nadzieję, że po naszym, po naszym odcinku będą doskonale o tym wiedzieć, poszukają sobie gdzieś w swojej najbliższej okolicy jakiegoś, czy to właśnie jakiejś gildii, czy to jakiegoś sklepu, albo już może mają jakieś doświadczenie i właśnie wymyślą, wymyślili tak super fajną postać, że postanowią się podzielić z twórcami. Słuchaj, tak jak mówię, tak, lepiej jest na pewno, jeżeli trafimy do grupy, która już ma jakieś doświadczenie, natomiast możemy zagrać samemu. Tak jak ja to zaczynałem z kolegami, gdzie bez doświadczenia i po prostu po, przyznaję szczerze, niedokładnym przeczytaniu podręcznika, usiedliśmy i zaczęliśmy grać. Co z tego, że robiliśmy błędy? Dla nas najważniejsze było to, że się dobrze bawiliśmy przy tym stole, no bo na tym to polega. Wszyscy mamy się dobrze bawić. W jaki sposób to będziemy robić? Na przykład, moja drużyna, którą ja prowadzę. Zawsze pragnęła tego, żeby być takimi herosami, rodem z epickich opowieści, którzy po prostu przechodzą, ratują te księżniczki, zabijają smoki i tak dalej. I ja im to umożliwiam. Natomiast w grupie, w której jestem graczem, trzymamy się tych zasad, gdzie po prostu no, nieraz ktoś ginie, gdzie nie zawsze idzie wszystko zgodnie z planem. I jest to też bardzo fajny sposób na rozgrywkę. Wszystko zależy od tego, kto siedzi przy stole i czego chce. No tak, czyli po prostu musicie się wsłuchać w swoje własne potrzeby i w swoje własne fantazje na temat. Tego, co chcielibyście, żeby RPG wam dało, czy to będzie Dungeon and Dragons, czy jakikolwiek inny, inny tytuł, po prostu wsłuchajcie się w siebie, wymyślcie swoją postać, macie mnóstwo wsparcia ze strony swojego fandomu, bo tak jak się okazuje, jest y, całkiem pokaźna grupa tych ludzi w Polsce. I nie tylko, możecie pojechać na jakiś konwent, do czego bardzo gorąco Was zachęcamy. Ja Tobie, Piotr, bardzo dziękuję za naszą y, dzisiejszą rozmowę, za to spotkanie. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy nas dzisiaj posłuchali, od jutra po prostu będą y, się zagrywać y, w Dungeon and Dragons. Również dziękuję. Do usłyszenia, cześć. Cześć. Subskrybuj kanał Go i poznaj świat najlepszych produkcji audio.